Witam wszystkich serdecznie. Słuchajcie, od razu przepraszam za mój stan, ale słuchajcie, człowiek chory, nie ma żartów, trzeba się leczyć. Herbatka z malinami, smaczna i zdrowa, polecam. Człowiek chory, więc czasu trochę więcej, chociaż głos nie domaga, ale mam nadzieję, że jakoś wytrzymacie. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o aborcji. Klimat mamy powyborczy. Okazało się, że sprawy związane z życiem poczętym, zabijaniem dzieci, aborcją i tego typu sprawami chyba jednak miały jakieś znaczenie w wyniku wyborów, co tak naprawdę dla mnie jest bardzo szokujące i pokazuje no chyba zły stan jednak pewnej percepcji rzeczywistości wśród polskiego społeczeństwa. Ale to już jest zupełnie inna sprawa. Otóż słuchajcie, w dyskusji o aborcji, oczywiście jest dyskusja o wielu różnych kwestiach, ale często i takim wydaje mi się coraz częściej ponoszonym argumentem jest to, że legalność aborcji, jak największy dostęp do niej powoduje wzrost dzietności i pozytywnie wpływa na demografię kraju. Daje się tutaj przykłady właśnie różnych państw, gdzie rzekomo lub naprawdę wzrosła dzietność po tym, jak poluzowano ustawy aborcyjne, bądź w ogóle pokazując kraje, w którym przy legalnej aborcji mamy większą dzietność niż w tej, prawda, jeszcze cały czas katolickiej jakiejś tam części Polsce, która zabrania się skrobać. I więc kochani, słuchajcie, tutaj często jest pokazywany przykład Czech, które tam rzekomo mają większą dzietność. Tylko od razu mówię, że jeśli mówimy o tych wszystkich krajach rozwiniętych, bo wiadomo, że ten problem demograficzny dotyczy krajów właśnie rozwiniętych. Tak to jakoś jest, że jak kraj się robi bogaty, to tych dzieci coraz mniej, ale to jest inny problem. Więc mamy sytuację taką, że powiedzmy w tych Czechach gdzieś tam z 1 na 3 skoczyło na 1,7, tak, dziecka na kobietę. Wiemy dobrze, że była zastępowalność pokoleń, potrzebujemy tam 2 z kawałkiem dziecka na jedną panią w wieku rozrodczym. Więc powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli to jest wszystko prawda, to jest i tak tylko wolniejsze wymieranie, tak? Ponadto to są kwestie, które by trzeba było bardzo dokładnie sprawdzić i policzyć, jak to wygląda w poszczególnych krajach, jaki realny wpływ ma na to dostępność aborcji, jak szczególnie w krajach zachodnich, no w Czechach to mnie jest kwestia już no, mityczna trochę tej rozrodczości imigrantów, jaka to jest tam prawda o powiedzmy tych wszystkich muzułmankach, które tak naprawdę, czy rzekomo rodzą tam po 8 dziecka na głowę. Chyba to aż tak nie jest. Ale słuchajcie, nagrywam ten filmik właśnie nie po to, żeby tutaj się teraz roztrząsać w tych statystykach, ponieważ rzeczywiście jest pewna taka logika tej strony proaborcyjnej, która mówi właśnie, że jeśli będzie legalna aborcja, dzieci urodzi się więcej. Dlaczego? Dlatego, że kobiety będą chętnie zachodziły w ciążę. Dlaczego? No dlatego, że nie będą się bały ewentualnych tam powikłań i różnych innych kłopotów, tylko będzie można sobie ciążę na legalu spokojnie usunąć i po problemie, tak? Więc mamy mniejsze ryzyko, więc to mniejsze ryzyko powoduje, że chętniej podejmujemy tą pewną czynność, tym mniejszym ryzykiem obciążona. Przyznaję, że jest w tym pewna logika i być może na poziomie właśnie rozwiniętych państw, na poziomie już tych państw, gdzie ludziom za bardzo się nie chce mieć dzieci, ten argument może mieć nawet jakieś znaczenie. I ja nie będę z tym polemizował i nie będę tu wyciągał jakichś wielkich statystyk i udowadniał, że jednak nie. Nie, ja chciałem powiedzieć coś zupełnie innego, że nawet jeśli to jest wszystko prawda, nawet jeśli jest tak, że powiedzmy wprowadzenie teraz legalnej aborcji, a co tam do 12 tygodnia ciąży? Wprowadźmy do 18 roku życia. A jak ci się tam 16-latek nie podoba, bo pyszczy, dajesz mu 50 zł i wysyłasz go tam na jakąś eutanazję, prawda? A niech ze wcześniej tam ciastko kupi. Albo nawet i pierwsze piwo w życiu i ostatnie. Prawda? I po problemie, to nawet jeśli byśmy taką perspektywę przyjęli, to kochani, to co z tego? I powiedzmy, że wzrosłaby dzietność, nie wiem, że statystyczna Polka rodziłaby gdzie tam 2,
Siedmioro dzieci by rodziła na głowę. Siedmioro normalnie mielibyśmy taką dzietność, żebyśmy się nie zmieścili. Trzeba było wszystkie sąsiednie kraje podbijać, tak? I słuchajcie, kochani, to i tak absolutnie nie wolno zezwalać na aborcję. Dlaczego? Dlatego, że jeśli uznajemy, że płód jest człowiekiem, no to po prostu nie można go zabijać. Jakich by nie było z tego plusów, jeśli nie można mordować niewinnej istoty, dlatego że będą z tego jakieś tam profity. Najważniejsze jest rozstrzygnięcie, tak mądrze mówiąc, statusu onkologicznego płodu. Jeśli płód jest człowiekiem, nie można go zabić, choćby nie wiadomo co. Jeśli nie jest, no, to można. I to jest najważniejsza sprawa, którą tutaj trzeba zdecydować. Jakiekolwiek argumenty, wszystkie takie poboczne, tak naprawdę nie mają zbyt dużego znaczenia. Najważniejsze jest tylko te pytanie. I tutaj się wszystko decyduje. Jeśli jest to człowiek, to nie można mu nic zrobić, absolutnie. Więc kochani, tutaj jakby polecał książkę, która jakby dokładniej te wszystkie tematy omawia. Trendhorn, jak przekonać do życia, jak rozmawiać o aborcji. I Trendhorn jest moim absolutnym bohaterem, jest najlepszym chyba katolickim apologetą na YouTubie. Wiadomo, ma swój kanał, gdzieś tam w innych rzeczach się udziela, jest związany z środowiskiem Catholic Answers, gdzieś tam z niego wypłynął, jest absolutnym katolickim ninja, wspaniałym polemistą, dyskutantem. Naprawdę jest to wirtuos apologetyki, gdzie tam mi do niego. Polecam jego treści, jego kanał. I tutaj pięknie właśnie, to jest chyba jedyna jego książka w Polsce dostępna, a szkoda. Bo tak naprawdę nie zajmuje się tylko tematem aborcji, choć od tego zaczął, ma jakby cały segment poświęcony polemice z protestantami, z ateistami. To chyba jakby takie jego główne trzy dziedziny, którymi się zajmuje. Więc kochani, jakby tutaj powtórzmy jeszcze raz, te argumenty tak naprawdę może mają jakieś tam znaczenie właśnie publicystyczne, polemiczne, ale w takiej prawdziwej debacie nie mają żadnego znaczenia. Kochani, dlatego że jeśli teraz powiedzmy wyślemy, jeśli stwierdzimy, że w Polsce mamy mało rąk do pracy, bo rzeczywiście jest jakiś taki problem braku rąk do pracy, bardzo to dziwne. Ja z czasów dzieciaka pamiętam, że to było bezrobocie, no teraz jest odwrotnie. No, to jest jakieś chyba błogosławieństwo, no ale to jest rzeczywiście jakiś problem, tak? Więc może wyślijmy gdzieś statki po świecie do biedniejszych krajów i porywajmy ludzi i przywoźmy tu ich i zapędzajmy ich do pracy niewolniczej. No, będzie z tego pożytek, tak? No ale to nikt normalny no, nie zgodziłby się na coś takiego. No dlaczego? Dlatego, że to jest niegodne, no nie można budować dobrobytu kraju, jakichś tam efektów ekonomicznych osiągać na cudzym nieszczęściu, zmuszając ludzi do pracy niewolniczej. No i właśnie, ale i to jest, a to jest logika tego mówienia o tym, że ewentualna aborcja, dostępność, łatwość zabiegów aborcyjnych zapewni nam lepszą statystykę, lepszą demografię. No to jeśli nawet, to co z tego? I tak nie wolno. Więc dobra, z tym Was zostawiam, trzymajcie się i cześć.